Jakiś czas temu, kilkanaście dni temu, zaprosiłem młodych do siebie na spotkanie. Przyjechało 30 młodych ludzi. No i podjąłem ich pizzą, to była taka kolacja. To była wegetariańska pizza, bo to był piątek. No i kiedy trochę zjedliśmy, zadał mi takie pytanie. To nie jest łatwo rozmawiać na takim poziomie po pół godzinie, ale wiem, że młodzi są odważni i zadaję im takie pytanie. Jakie macie marzenia? Jakie macie marzenia? Więc była cisza i w pewnym momencie jeden z pierwszej liceum powiedział, żeby przetrwać. I pytam, żeby przetrwać to spotkanie ze mną? Nie, żeby w ogóle przetrwać. Żeby w ogóle przetrwać. I to pytanie, ta odpowiedź gdzieś tam jest w mojej głowie cały czas, żeby przetrwać. Młody człowiek potrzebuje też przetrwać. Często my dorośli o tym nie wiemy, jak bardzo złożone jest to, co jest w waszych sercach i w waszych umysłach. Żeby przetrwać. I przypomniała mi się taka historia, którą czytałem, zachęcam, będę polecał niektóre lektury. Oskar i pani Róża, znacie tę książkę? A jak nie, to poczytajcie. To jest historia nastoletniego chłopca, który jest chory na białaczkę. Rodzice nie umieją sobie z tym poradzić, on jest w klinice. I przychodzi do niego taka starsza pani, wolontariuszka, która ma na imię Róża. I rozmawiają na różne tematy. Myślę, że takie, które też was interesują. I w pewnym momencie pani Róża mówi do niego, do Oskara: Oskar, może napisałbyś list do Pana Boga? List do Pana Boga? Po co? Poczułbyś się mniej samotny. A Oskar mówi: mniej samotny z kimś, kto nie istnieje? I wtedy pani Róża mówi: spraw, żeby istniał. Za każdym razem, kiedy w niego uwierzysz, będzie istniał bardziej, a jak się uprzesz, zacznie istnieć na dobre i wtedy ci pomoże. Spraw, żeby istniał. To taka swoista definicja wiary. Spraw, żeby Bóg istniał. Rzeczywiście rozum jakby biegnie własną ścieżką, wiara biegnie własną ścieżką, taką równoległą, ale spotykają się w nas. Spotykają się w człowieku. I po co jest wiara? Czy współczesny człowiek potrzebuje wiary? Spraw, żeby istniał. Kto? Bóg. Dlaczego potrzebuje wiary? Bo potrzebuje Jego. Bo potrzebuje Jego obecności. Poczułby się mniej samotny. Potrzebuje Boga, żeby być mniej samotnym. Potrzebuje Boga, żeby przetrwać. Tak jak ten młody człowiek mówi, bo się go pytam potem, a jak sobie radzisz z tym przetrwaniem? A on mówi, no właśnie przychodzę na spotkania Oazy i te spotkania mi pomagają. Spraw, żeby istniał. To jest decyzja, która sprawia, że nie jestem już sam. Chciałem wam polecić kolejną lekturę. Pewno znacie tego człowieka. On jest dla mnie o tyle bliski, że był moim wykładowcą, moim promotorem, a jednocześnie urodził się w Tarnowie, a później był wikariuszem przez 9 miesięcy w Robczycach, niedaleko stąd. A ja pochodzę z Robczyc, więc jestem tutaj z tej diecezji, a urodziłem się w Rzeszowie. I on był wikarym w moim mieście Robczycach, a ja byłem proboszczem w jego mieście Tarnowie. Więc trochę ze sobą nas łączy. I ta książka jest o tyle ciekawa, że co drugi rozdział mówi o historii tego człowieka, o jego biografii. Warto poczytać. A co drugi rozdział mówi o jego zainteresowaniach, mianowicie o fizyce, o filozofii, o kosmologii. To jest taki człowiek, Michał Heller, ksiądz, teolog, fizyk, filozof, kosmolog, laureat Nagrody Templetona. Dlaczego polecam tę książkę? Bo ten tytuł jest ciekawy. Wierzę, żeby rozumieć. Wierzę, żeby rozumieć. Czy współczesny człowiek potrzebuje wiary? Potrzebuje wiary, żeby rozumieć. I to jest odpowiedź kogoś, kto, no, myślę, że jest ciekawym człowiekiem. On nas nauczył, że nie ma czegoś takiego jak w pewnym sensie dowody na istnienie Boga, empiryczne, bo nie można ich przedstawić, bo to jest jakby osobna linia.
i też nie można naukowo udowadniać przez wiarę pewnych rzeczy, bo to też jest osobna jakby historia. Jedno i drugie spotyka się w nas. Pamiętam, byłem na takim spotkaniu, gdzie księdzu profesorowi wręczono nagrodę świętego Jerzego, która to nagroda dawana jest tym, którzy walczą ze smokami, czyli z różnymi takimi przesądami. I on w czasie swojej przemowy wtedy powiedział tak, że problemem w tym napięciu między nauką a wiarą jest co? Ignorancja. Czyli niewiedza. Niewiedza, jaką mają na temat nauk empirycznych teologowie. No i wtedy były brawa, tak? Że okazuje się, że księża, teologowie mają słabą wiedzę na temat nauk empirycznych. Natomiast on mówi, nie skończyłem. I tę ignorancję można porównać do ignorancji na temat teologii, jaką mają naukowcy. Więc jedno z drugim jest jakoś tam związane i postuluję właśnie to, żeby ci, którzy się zajmują naukami przyrodniczymi, trochę teologii postudiowali i odwrotnie ci, którzy są teologami, żeby trochę nauk empirycznych też znali, tak jak ksiądz profesor. Więc wierzę, żeby rozumieć. Czy współczesnemu człowiekowi potrzebna jest wiara? Tak, potrzebna jest, żeby rozumieć. A wiara tak naprawdę to jest obecność przez wiarę mojego Boga w moim życiu. I teraz chciałbym pójść dalej. To nie będzie żaden wykład, tylko chcę, żeby wam zostały jakieś obrazy, bo wiem, że się obrazami posługujecie. Ta tęsknota, żeby zobaczyć Boga przez wiarę, jest wyrażana już od dawna. Znamy tę książkę, to jest kolejna, którą polecam, Pismo Święte. I tutaj w Księdze Wyjścia jest taki tekst w 33 rozdziale, możecie zobaczyć, że Mojżesz prosi Pana Boga, pokaż mi swoją twarz. Pokaż mi swoją twarz. I wtedy Bóg mówi, nie pokażę ci twojej twarzy, mojej twarzy, bo gdybym ci ją pokazał, to byś umarł. To byś umarł. Takie było przekonanie, tak, że Bóg, gdyby się nam objawił, taki jaki naprawdę jest, to nas nie ma. Ale jest na to rada. Stań przy skale. Tutaj ktoś był, ktoś tu był? Za tymi kotarami, czy już nie ma nikogo? Jest tu ktoś? Mogę prosić kogoś jednego? Jedną osobę. Przepraszam, ale dobrze, że wypatrzyłem. Można się odwrócić? O. I Pan Bóg mówi tak, stań przy skale, twarzą do tej skały, ja będę przechodził. Będzie przechodzić moja chwała, będę przechodził, położę moją rękę na tobie, żebyś się nie odwrócił, bo jak się odwrócisz, to umrzesz, tak? I ja przejdę i zobaczysz mnie. Może się pani odwrócić i popatrzeć na mnie? I co pani widzi? No właśnie, plecy, czyli z tyłu. Bardzo dziękuję, przepraszam bardzo, że wciągnąłem, ale... Zobaczysz mnie z tyłu, ale oblicza mojego nie zobaczysz. I to jest taka piękna metafora, która nam mówi, że trudno nam zobaczyć Boga, że On się w jakiś sposób ukrywa, że jest wprost dla nas niedostępny, ale jakoś tak z tyłu możemy Go zobaczyć. I o czym to mówi? Bo jak patrzymy na kogoś z tyłu, to co to znaczy? Że mogę się pomylić. Że mogę, patrząc na kogoś z tyłu, pomyśleć, że no to jest ktoś, kto kogoś mi przypomina, ale potem jak go zobaczę z przodu, okazuje się, że to jest ktoś inny. I to jest ten pierwszy motyw, który chciałbym, żebyście zapamiętali, że Boga widzimy trochę z tyłu, że możemy się pomylić. I teraz kolejna książka, którą polecam. Mały Książę, znacie? Kto by nie znał, nie? Kto by nie znał. Mały Książę. I tam jest taka historia, pamiętacie, że Mały Książę prosi pilota, żeby narysował... Co? Baranka. Dobrze, to niektórzy znają. Baranka. To taka troszkę śmieszna historia, ale niektórzy uważają, że wiara to jest śmieszna sprawa. Religia jest śmieszna, więc trochę śmiesznie będziemy o niej też mówić, tak? Żeby zobaczyć, jak bardzo jest poważna. Więc Mały Książę. I ten pilot rysuje. Pierwszy obrazek nie podoba się małemu księciu, bo
obrazek przedstawia baranka, który jest stary. Drugi przedstawia baranka, który jest rogaty, a trzeci baranka, który jest chory. I potem pilot narysował czwarty obrazek. Pamiętacie jaki? Baranka w czym? W skrzynce. Baranek w skrzynce. I to się spodobało małemu księciu. O, śpi. Śpi, baranek w skrzynce. I do tego wrócę, ale teraz chciałbym o tych trzech obrazach powiedzieć. Dlaczego? Bo one nam będą mówić, dlaczego Boga widzimy z tyłu. Dlaczego Go widzimy z tyłu, że Go nie rozpoznajemy. A On jest potrzebny, żeby rozumieć. Więc potrzebujemy Boga, żeby rozumieć, bo wiara jest potrzebna człowiekowi po to, żeby rozumieć. A przez wiarę Bóg mieszka w naszych sercach, bo Bóg wszystko rozumie, jeśli jest, a my wierzymy, że jest. Tak, wiara jest potrzebna, żeby Bóg mi wytłumaczył moje życie i nie tylko. I teraz pierwszy obrazek odrzucony, to pamiętacie, to był ten stary baranek. Ja tutaj myślę o tym, że Boga często widzimy z tyłu, że Go źle rozpoznajemy, bo jest tajemnicą. Bo jest tajemnicą. Ksiądz profesor Heller miał takie spotkanie w teatrze w Tarnowie kiedyś, jak miał 75 lat. I byłem na tym spotkaniu. I redaktor Gazety Ogólnopolskiej zadał mu takie pytanie, czy on badając świat, szukając śladów Boga w świecie, znalazł te ślady. I co ksiądz profesor odpowiedział? Że nie znalazł. Jak to nie znalazł? Bo cały świat jest śladem Boga. Cały świat jest śladem Boga, nosi ślady racjonalności, bo jest stworzony przez Boga. I dlatego nam jest trudno znaleźć ślad, bo żeby znaleźć ślad, to musi być jakiś kontekst, gdzie ja ten ślad zostawiam, tak? Jest coś poza tym śladem. A ponieważ cały świat jest śladem Boga, dlatego trudno go rozpoznać, tak? Ale właśnie to jest dowód taki duchowy, religijny na to, że Bóg nam chce wytłumaczyć świat. Że Boga potrzebujemy po to, żeby zobaczyć racjonalność świata, żeby zobaczyć, że świat ma swoją logikę, że ma swoje prawa, że jest matematyczny. Zapytano księdza profesora na tym samym spotkaniu, czy Bóg się zna na matematyce. I co powiedział? Że Bóg jest matematyką. Lubicie matematykę? Nie. Nie. Także kto zajmuje się matematyką, to jest w takiej dobrej sytuacji, bo ksiądz profesor powiedział, że matematyka jest taką jedyną dziedziną rzeczywistości nieskażoną grzechem pierworodnym. Bo Bóg jest matematyką. Tak więc to jest ten pierwszy motyw, że Boga czasem widzimy z tyłu, czyli źle Go widzimy, możemy Go źle rozpoznać, ponieważ On jest tajemnicą. On jest tak mocno związany z naszą rzeczywistością, że jest wpisany w obecność świata i trudno nam Go zobaczyć. Kiedyś takie dziecko rysowało coś i przychodzi katechetka i mówi, co rysujesz? Rysuję Pana Boga. A przecież nikt nie wie, jak Pan Bóg wygląda. Jak skończę, to będzie wiadomo. Jak skończę rysować, będzie wiadomo. Więc niektórzy tak sobie wymyślają Pana Boga z przodu, myląc się. Drugi obrazek, pamiętacie, jaki był? Chory. Obrazek baranka chorego, którego mały książę odrzucił. Co to znaczy? To znaczy, że my uczymy się o Bogu, rozpoznajemy Go jakby z przodu. Poprzez kogo? Poprzez innych. Poprzez innych. Patrzymy na życie innych ludzi i słyszymy, że Bóg jest miłością, że jest doskonały, i słyszymy, że jest jak tato, że jest jak mama. Patrzymy na nich i widzimy, że coś tu nie gra. Jeśli Bóg ma być taki, jak oni mi przedstawiają, to ja nie chcę takiego Boga. To jest problem jaki? W Piśmie Świętym tutaj jest taki rozdział 42 Księgi Hioba, gdzie Pan Bóg mówi do przyjaciół Hioba,
mam do was to, że nie mówiliście o mnie prawdy. Nie mówiliście o mnie prawdy. Czasami możemy źle mówić o Bogu, inni mogą nam źle mówić o Bogu i ten obraz Boga jest chory. Czasem przychodzą do mnie młodzi ludzie, ale bo nie tylko młodzi, i mówią, że nie wierzą w Boga. To ja im mówię, to powiedz mi o tym Bogu, w którego nie wierzysz. I zaczynają opowiadać i ja mówię, ja w takiego Boga też nie wierzę. To dobrze, że nie wierzysz w takiego Boga. Ja takiego Boga nie znam i nie chciałbym znać. Często jest tak dlatego, że właśnie inni nam źle o nim powiedzieli. Nie mówili nam o nim prawdy. A tymczasem wiara jest potrzebna, żeby rozumieć. Żeby rozumieć, dlaczego rodzice, dlaczego inni ludzie mają kłopot z dobrym, pięknym życiem, z miłością. Nie? Pan Bóg, kiedy przyjdzie przez wiarę do mojego życia, będzie mi tłumaczył życie innych ludzi, życie społeczne, życie wspólnotowe. Dlaczego tak jest, że nie jest pięknie, tak? I trzeci obraz, pamiętacie, to był rogaty. To był baranek rogaty, którego też mały książę odrzucił. Co to znaczy? To znaczy, że problem z Panem Bogiem mam tutaj. Tutaj mam problem. Dlaczego? Najczęściej dlatego, że nie mogę sobie poradzić z moim moralnym życiem. Zauważcie, że Pan Bóg się nie zmienił w raju, jak pamiętacie. Stworzył Adama i Ewę, chodzili na spacery i po grzechu, kiedy Adam i Ewa popełnili grzech, to uciekli od Boga. Oni. Bóg dalej przyszedł na spacer, ale oni nie chcieli się z Nim spotkać. Dlaczego? Dlatego, że się zmienił ich obraz Boga. Grzech sprawił, osobisty mój grzech sprawia, że ja nie wierzę już w Boga, bo mi się robi taki rogaty, czyli taki straszny, który mi przeszkadza, który ogranicza mi wolność, który sprawia, że ja nie będę szczęśliwy. I wielu z nas daje się na to nabrać. Wielu z nas daje się na to nabrać, myśląc o tym, że ja nie potrafię sobie poradzić z własnym życiem, że mam różnego rodzaju problemy, nałogi, uzależnienia, jestem samotny, jestem w ciemności, to lepiej od niego z daleka, bo on mnie skrzywdzi. Bo on mi zabierze jeszcze te malutkie okruchy szczęścia, które gdzieś tam mam. To jest problem mojego serca. I wiara, poprzez którą Bóg przychodzi do mojego życia, chce mi pomóc powiedzieć, to nieprawda. Bóg jest po twojej stronie. Zaczynasz rozumieć, co się dzieje w twoim sercu, kiedy grzeszysz, że to jest takie zafałszowanie Boga i robisz dystans do Niego, ponieważ jest ci wmawiane, nie chcę wchodzić w szczegóły, że On cię skrzywdzi, że On nie jest po twojej stronie. Jak sobie z tym poradzić? Jest czwarty obrazek, który mały książę przyjął. To jest co? Skrzynka. A w skrzynce baranek. Jaki tu jest baranek w tej skrzynce? Już była mowa o tym, że wchodzimy już teraz na taki obszar wiary religijnej, czyli takiej wiary, gdzie Bóg mnie szuka i mi proponuje, żebym przyjął Jego patrzenie na świat, na drugich ludzi i na siebie. I tutaj tym barankiem wiemy, że jest Jezus Chrystus. To jest ta wyjątkowość religii chrześcijańskiej, że sam Bóg przychodzi do nas w swoim Synu i chce nam wszystko wytłumaczyć, wyjaśnić. Przez wiarę Chrystus mieszka w naszych sercach, a człowiek potrzebuje wiary, żeby rozumieć. Więc Chrystus przychodzi, ja przez wiarę sprawiam, że On przychodzi do mnie i tłumaczy mi rzeczywistość. A wiara rodzi się z tego, co się słyszy, czyli z tego słowa, które tutaj jest. Tu śpi baranek. On śpi, ale żeby się obudził, to trzeba to otworzyć, tak? I trzeba przyjąć to słowo, które przychodzi do mnie i uczy mnie patrzeć na świat, na drugich ludzi i na mnie samego. I co jest takiego wyjątkowego w tym spotkaniu z tym barankiem? Że on mówi o Bogu taką wyjątkową rzecz. Mianowicie jaką? Że On jest kimś, kto mnie chce. Że On jest Ojcem, a mój Ojciec ma być jak On. Moja mama ma kochać jak On.
A tymczasem my robimy coś odwrotnie. Przenosimy nasze doświadczenie z domu na Pana Boga i myślimy, że On jest taki jak mój tato czy jak moja mama. A to jest odwrotnie. Chcecie sprawdzić, że jest tak, że On was chce? Znajdźcie sobie puls. Puls sobie znajdź. Sobie, nie koledze, tylko sobie znajdź. Dobrze? Znajdź sobie puls. W różnych miejscach sprawdzamy. Jak czujecie, to wiecie, co to jest? To On teraz mówi do ciebie: kocham cię, 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 kocham cię. A jak potrzebujesz jeszcze bardziej być przekonany, przekonana, to pobiegaj sobie, bo tak potrzebujesz tych lajków, tego polubienia i tego kochania, to pobiegaj, to wtedy przyłóż sobie palec do pulsu i co? Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Jak więcej potrzebujesz miłości, to trochę więcej pobiegaj, więcej wysiłku z siebie wydobądź, to będzie tej miłości więcej. Więc Jezus przychodzi przez wiarę. Ja potrzebuję wiary, bo przez wiarę przychodzi ten z tej skrzynki i więcej rozumie, tak? Wiara jest po to, żeby rozumieć całą rzeczywistość. Oczami tego, który powołał tę rzeczywistość. I teraz pierwsze to jest: On mnie chce. Wiecie, jakie to ważne? Tu niedaleko stąd są Robczyce i tam jest taki mój siostrzeniec. On już chodzi do szkoły, ale wtedy nie chodził. Ja lubię ten przykład, bo on jest genialny. Dzieci są genialne. I on chyba 2 latka temu czekał na tatę. Babcia go bawiła. I mówi: ja chcę do taty. A babcia mówi: zaraz wróci z pracy, jeszcze moment. Ale ja chcę do taty. No już wróci, poczekaj. No i babcia nie wytrzymała i co powiedziała? Babci nie kochasz? To takie niemądre pytanie. Dzieci się nie stawia w takiej sytuacji. Babci nie kochasz? I co on wtedy odpowiedział? Zastanowił się i mówi tak: wczoraj cię kochałem, jutro cię będę kochał, a teraz chcę do taty. Teraz chcę do taty. Potrzebuję Boga, który przychodzi przez wiarę, żebym się czuł kochany, żebym nie był samotny, żebym przetrwał wszystko to, co przeżywam, co nie jest takie proste, w nawet młodości. To jest pierwsza rzecz, co tato robi. Drugie, pokazuje nam drogę. Jeśli go słucham, to on mi będzie mówił, co wybrać. Przed wami nowe wybory. Szkoła, studia, powołanie, różne rzeczy. Mamy tyle tego do wyboru, że głowa boli. Za moich czasów było dużo mniej. I Pan Bóg chce nam pomóc dobrze wybrać. I teraz znowu taka sytuacja z wakacji. Jadę samochodem. Przyjechałem tutaj sam. To wzbudziło zdziwienie, ale jeżdżę samochodem. No i zajechałem, GPS mnie tak poprowadził, że nie wiedziałem, gdzie dalej jechać. I zobaczyłem, bo to już było szaro, jakiego młodego człowieka tu w waszym wieku, jak widzę niektórych panów. I pytam, odsuwam okno i pytam, gdzie ja jestem? A on mi mówi: w samochodzie. Wtedy się zirytowałem, ale potem się zastanowiłem, że dzisiaj tak to właśnie wygląda często. Że świat nam będzie dawał takie odpowiedzi i nauka będzie nam dawała dobre odpowiedzi. Przyzwoite, prawdziwe, tak? Jesteś w samochodzie. Samochód składa się z tego i z tego i z tego. Funkcjonuje tak i tak i tak. Ale co mi z tego? To jest za mało. Ja chcę wiedzieć więcej. Ja chcę wiedzieć, jak się stąd wydostać. I niekoniecznie samochodem, ale w ogóle w życiu. Skąd ja się tu wziąłem? Dokąd mam zmierzać? I do tego potrzebuję już tego drugiego skrzydła, którym jest wiara. Bo zapomniałem powiedzieć, że Jan Paweł II napisał taką encyklikę Fides et Ratio, czyli wiara i rozum. I mówi, że to są takie dwa skrzydła, na których ludzki duch wznosi się do kontemplacji prawdy. Wiecie, że jednym skrzydłem się nie poleci. Więc ratio, rozum, to jest jedno skrzydło, a fides, wiara, to jest drugie. Więc ja pojadę jakiś czas tym samochodem. W życiu gdzieś tam sobie będę jechał.
będę dokonywał różnych wyborów, tak? Tylko one będą takie spłaszczone, będą tylko do tego wymiaru ograniczone. A Pan Bóg chce mi powiedzieć, że mam dla Ciebie więcej. Mam dla Ciebie więcej. I nauka jest dobra, tylko ona mi o tym nie powie. Ona mi powie, jesteś w samochodzie. Dobra odpowiedź, ale za mało. Ja potrzebuję więcej. I trzecia rzecz, czego potrzebuję, po co jest mi wiara, przez wiarę mieszka Bóg, który mi tłumaczy co? Cierpienie. Macie odpowiedź na cierpienie? Cierpienie niewinnych, powodzie, trzęsienia ziemi, poronienia. Dziecko się pojawia i nie urodzi się. Bestialstwo ludzi, którzy mordują innych. To są pytania, które zadajemy od wieków i nie umiemy odpowiedzieć. I oczywiście wielu cierpienie od Boga odwraca, że odchodzimy. Ale wielu odnajduje siłę i moc. I nie mam odpowiedzi na cierpienie, na wprost, bo Jezus, Bóg, który przyszedł w Jezusie, nie dał nam odpowiedzi wprost. Dał nam jaką odpowiedź? Na krzyżu. Ostatnio prowadziliśmy rekolekcję dla księży ze skrzywdzonymi ludźmi. Skrzywdzonymi seksualnie w kościele. I jedna z tych osób prowadzących mówi, przez lata miałam pytanie, gdzie był Bóg wtedy? To jest świadectwo, więc można z tym, nie można z tym polemizować. To jest jej odpowiedź. Każdy powie, że to mnie nie przekonuje. Ale dla niej to była taka odpowiedź, że w pewnym momencie usłyszała, byłem cały czas z Tobą. Tak jak wtedy na krzyżu, tak wtedy, kiedy cierpiałaś, byłam z Tobą. Byłem z Tobą cały czas. To jest taka odpowiedź, że Bóg nie tłumaczy nam cierpienia. Widocznie mamy za małą głowę, żeby to wytłumaczyć nam. Tak jak ja mogę tłumaczyć mrówce, co to znaczy być człowiekiem i co to znaczy kochać, co to znaczy cierpieć. Mrówka nie zrozumie, bo ma za małą głowę. Więc Bóg widocznie chce mi to tłumaczyć, ale ja nie pojmę, bo mam za małą głowę. Ale jak mi tłumaczy cierpienie, że przychodzi do mnie i ze mną jest. On jako Duch doskonały nie cierpi. Ale kiedy przyjął ciało, może współcierpieć ze mną, z Tobą. Kto wierzy, nigdy nie jest sam. I chociaż koledzy nie słyszą, koleżanki tego nie rozumieją, co przeżywasz, próbujesz znaleźć odpowiedź w internecie i nie znajdujesz. Ale przez wiarę możesz sprawić, że On przyjdzie do ciebie i nie będziesz samotny w tym, co przeżywasz. Pamiętacie taką historię chłopca, który zginął na Giewoncie? Piorun go zabił. Spotkałem się z jego ojcem, bo uczyłem go katechezy w szkole. Przyszedł do mnie i mówi, jestem normalny? Ja mówię, czemu? Bo zamiast mieć pretensje do Boga, to ja się do Niego zbliżam. Mam taki fotel i nad tym fotelem wisi krzyż. I kiedy patrzę na ten krzyż, to widzę tam syna, który umiera. I wiem, że jest ojciec, który tego syna dał. I nie rozumiem, czego tak się stało. Ale kiedy sobie siadam tam na tym fotelu, to sobie myślę o tym ojcu. Ty wiesz, co ja czuję. I odpoczywam tam. I tam znajduję siłę i znajduję sens. Oczywiście podacie mi setki innych przykładów, że tak się nie dzieje, że jest inaczej. Ale często jest tak, że jeśli nie będzie wiary, a przez wiary nie będzie Boga w moim życiu, Jezusa, to ja będę cierpiał sam. I to cierpienie mnie może zniszczyć. A jeśli ja przez wiarę zaproszę Go, to On mi będzie tłumaczył cierpienie w taki sposób, że po prostu będzie ze mną. Że będzie ze mną.
Jeszcze jest wiele innych czynników, o których moglibyśmy mówić, ale już nie chcę zakończyć, tylko anegdotką, którą powiedział kiedyś ksiądz Heller. Odsyłam znowu do tej książki, żebyście, nie mam interesu, to nie jest lokowanie produktu, ale możecie sobie poczytać. Dobrze się czyta co drugi rozdział, bo jest biografią, ale jak ktoś lubi fizykę, filozofię, kosmologię, to też z przyjemnością resztę przeczyta, gdzie właśnie czytamy wierzę, żeby rozumieć. Po to jest wiara, żeby rozumieć. I ksiądz profesor taką anegdotkę kiedyś powiedział, zaprosiłem go na kawę i mówi tak, w pewnym kraju odbywała się olimpiada, to wiemy w jakim kraju, to było w Związku Radzieckim, bo on przez wiele lat jako młody chłopiec był zesłany na Syberię razem ze swoimi rodzicami. I mówi, była olimpiada w Związku Radzieckim, 80. rok. Byliście na świecie? Nie byliście. My już byliśmy. I rozpoczyna się pierwszy sekretarz, chyba Breżniew był wtedy, ja nie wiem, który tam był, miał rozpocząć taką formułą znaną. No i dali mu kartkę, żeby przeczytał, bo to nie jest prosto, nie? Przeczytać tak przy takich ludziach, przy takim tłumie. No i wziął i czyta. Podbiegł taki jego sekretarz i mówi, towarzyszu, tego się nie czyta, to są kółka olimpijskie. Tego się nie czyta, to są kółka olimpijskie. Więc ja często nawiązuję do tej anegdoty i mówię, że chrześcijaństwo to jest pięć kółek. Pięć kółek, można powiedzieć olimpijskich, to jest występ w takich zawodach pod egidą pięciu kółek olimpijskich. Nie będę w szczegóły wchodził, tylko powiem krótko. Pierwsze O to jest obecność, że Bóg jest. Drugie O to osoba. Bóg jest kimś, nie jest energią. Trzecie O, oblicze, czyli twarz. Bóg ma twarz. Chrześcijaństwo to jest Bóg, który ma twarz w Jezusie Chrystusie. Czwarte O, między nami tworzy się obrzęd, pewien rytuał. Ludzie, którzy się kochają, tworzą między sobą pewien obrzęd, gdzie komunikują sobie nawzajem miłość. I piąte O to jest obyczaj. Ludzie, którzy się kochają, tak się wobec siebie zachowują, że siebie nawzajem nie krzywdzą. Tylko tak się chcę zachować, żeby nie zrobić przykrości temu, kogo kocham. I to jest obyczaj. Ale w centrum tych pięciu kółek jest to O, czyli oblicze, czyli ten, który ma twarz. Spotkanie z Nim, z Jezusem Chrystusem, rozpoczyna chrześcijaństwo. Czemu często odrzucamy chrześcijaństwo? Bo zaczynamy od moralności, zaczynamy od liturgii albo zaczynamy od doktryny. Po co? Nie ma sensu, w imię czego. Ale jak Jego poznaję, jak On jest pierwszy, to ja potem chcę to wszystko robić po to, żeby Jego nie stracić. I tego Wam życzę. Dzięki.